Mhm. Dzień dobry, szanowni państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 61. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Otrzymaliście państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 61. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 12 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 13. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu przekazanego państwu 20 lutego. 14. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Żelazków a miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przekazanego 21 lutego. 15. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza przekazanego również 21 lutego. Ponadto 17 lutego do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka Klubu Radnych Polska 2050 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kaliska Karta Mieszkańca. Natomiast 20 lutego wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. Proszę zatem państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Chwileczkę się wstrzymujemy, bo może radny musi się zalogować. Czy ewentualnie możemy zamknąć głosowanie? Zamykam głosowanie. Widzę, że tu nie będzie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Żelazków a miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny już też może głosować. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Pan Przewodniczący Mirosław Gabrysiak, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu Klubu Radnych Stowarzyszeń Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza pragnę złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad 61. sesji Rady Miasta Kalisza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kaliska Karta Mieszkańca. I króciutkie uzasadnienie. Uchwałą nr 56 przez 782/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kalista Karta Mieszkańca ustalono katalog osób uprawnionych do uzyskania kaliskiej karty mieszkańca. W oparciu o powyższe oraz zarządzenie nr 883 przez 2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 roku osoby zameldowane na terenie Miasta Kalisza na pobyt stały i rozliczające się z podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu nabywają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską autobusami KLA. Podjęta uchwała oraz wydane zarządzenie ma na celu przekazanie mieszkańcom uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, a w wyniku podjętych działań miasto ma zwiększyć ilość osób zameldowanych na pobyt stały w jego granicach. Proponowany projekt uchwały w chwili obecnej jest przedwczesny, biorąc również pod uwagę opinię Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Skarbnika Miasta oraz opinię Kancelarii Radcy Prawnego Filipa Żelaznego. W dniu 17 lutego 2023 roku Komisja Budżetu i Finansów po szerokiej dyskusji oraz analizie przedstawionego projektu zdjęła z porządku obrad omawiany projekt. Aktualnie aktywnych kaliskich kart mieszkańca jest 2985 sztuk. Od stycznia przyjęto 2936 sztuk wniosków o wydanie kaliskiej karty mieszkańca, a ilość wyrobionych kart wynosi 2809 sztuk. Około 64% wydawanych kart to osoby w tak zwanym wieku produkcyjnym. Plan wprowadzenia uprawnień był kompleksowy. Wcześniej bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską objęto seniorów, rencistów oraz dzieci i młodzież uczącą się. Aktualnie z uprawnień tych mogą korzystać także osoby zameldowane na pobyt stały. Podjęta uchwała nr 56 przez 782 przez 2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września ubiegłego roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kalista Karta Mieszkańca jest propozycją rozszerzającą uprawnienia dla mieszkańców miasta Kalisza do bezpłatnej komunikacji, a nie jej ograniczeniem, jak próbowano nam to powiedzieć na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja chcę się zwrócić do Państwa Radnych z takim prośbą i apelem, żeby po pierwsze nie ściągać tego projektu uchwały z porządku obrad, procedować go dzisiaj i procedować go pozytywnie. Ten projekt uchwały zakłada dwie zmiany. Jedna zmiana dotyczy przywrócenia stanu sprzed stycznia 2023 roku, czyli tego, żeby osoby płacące podatki w Kaliszu, a zameldowane na pobyt czasowy z różnych względów. Czasami takie osoby nie mogą się zameldować na pobyt stały, bo na przykład wynajmują mieszkania, a właściciele nie zgadzają się na pobyt stały. Natomiast oni dopełniają wszystkich obowiązków obywatelskich w tym mieście. W tej chwili ta grupa jest wykluczona. Przed styczniem, w poprzedniej uchwale, oczywiście takie osoby mogły korzystać z kaliskiej karty mieszkańca. Kaliska karta mieszkańca daje oczywiście w tym momencie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów KLA, ale również to jest szereg zniżek.
Na stronie miasta Kalisza są wypisane chyba około 80 podmiotów, które udzielają zniżki osobom posiadającym kaliską kartę mieszkańca. Osoby zameldowane czasowo są ujęte w rejestrze mieszkańców. Na ten moment ta grupa stanowi 2050 osób. Liczba mieszkańców Kalisza wynosi według rejestru na BIP-ie 91 700, tak około. I w tym są ujęte te osoby. To są pełnoprawni obywatele naszego miasta i naprawdę nie widzę powodów, żeby byli w tym momencie wykluczani. Moim zdaniem też, co jest bardzo ważne, zgadzam się, trzeba zachęcać osoby do meldowania się w Kaliszu, ale nie tylko na pobyt stały, ale również na pobyt czasowy. Bo kiedy my jako miasto zachęcimy osoby, które wynajmują mieszkanie, a nie mają uregulowanej sytuacji meldunkowej, do tego, żeby się zameldowały na pobyt czasowy, to nam to również pomoże w kontrolowaniu chociażby deklaracji odpadowych. Także miasto ma z tego tytułu same korzyści. Tu nie ma żadnego ryzyka, bo jeżeli osoba zapłaciła podatek za 2022 rok, a jest zameldowana tylko do kwietnia, to dostanie kartę mieszkańca do kwietnia, nie dłużej. To jest naprawdę kluczowe. Drugi aspekt tej projektu uchwały dotyczył tego, żeby dzieci przebywające z pieczy zastępczej, podlegającej pod kaliski MOPS, a mieszkające pod Kaliszem, bo tak się złożyło, bo opiekunowie kupili dom pod Kaliszem, bo tak było taniej, żeby też mogły korzystać z kaliskiej karty mieszkańca. To buduje ich tożsamość z naszym miastem, ale też pozwala obniżyć koszty po prostu poruszania się, tak, tych dzieci do szkół czy poprzez Kalisz. Szanowni radni, ja bardzo apeluję o to, żeby dzisiaj nie ściągać tej uchwały, procedować ją, przywrócić te przywileje niesłusznie odebrane, bo ja to odbieram w kategoriach błędu, który trzeba jak najszybciej naprawić. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński. Szanowni Państwo, nie powinniśmy i chyba nawet nie możemy tego wniosku głosować. W tej kadencji, pomimo ust pełnych frazesów o współpracy, o łączeniu, o działaniu na korzyść mieszkańców, no prowadzona jest taka brutalna, bezwzględna polityka najniższych lotów, która moim zdaniem narusza przepisy obowiązującego także prawa. Tutaj w tej kadencji mamy delikty na swoim koncie. To też te delikty tutaj kieruję do pana przewodniczącego, kiedy tak zdejmowaliście państwo projekty uchwał klubów radnych odnośnie zwolnień od podatku od nieruchomości, czy apelu Kalisz bez nienawiści po haniebnych wyczynach 11 listopada pamiętnego roku. Podobna próba jest teraz zainicjowana przez pana radnego Mirosława Gabrysiaka i jego kluby i jego organizacje polityczne. Natomiast w myśl artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym w punkcie 6 tego artykułu na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady Gminy jest, uwaga, obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady Miasta Kalisza. Tu wszystkie formalności zostały dopełnione. Każdy klub raz w miesiącu jeden projekt ma prawo wprowadzić do uchwały Rady Gminy, Rady Miasta i ten projekt uchwały, jeżeli spełnia wymogi formalne, ma być rozpatrzony pozytywnie, negatywnie przez organ uchwałodawczy i koniec, kropka. Dlatego w ogóle się nie przejmujmy tym wnioskiem pana radnego i nie procedujmy go. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Skandarwich. Panie przewodniczący, drodzy gości, panie Mirku, pan nie podał żadnego przekonującego argumentu, żeby dzisiaj zdjąć z porządku obrad projekt uchwały. Jedynym argumentem, które dzisiaj państwo mają, to, że państwo mają w rękach mandaty, mają państwo większości w Radzie Miasta Kalisza i państwo chcą nam pokazać siłą,
że każdy projekt, który nie jest państwu po drodze, mogą zdjąć lub nie uchwalić. Nikt nie odpowiedział na pytanie, jaka jest różnica dla miasta między zameldowaniem tymczasowym, a zameldowaniem stałym. Jakie są korzyści dla miasta, kiedy ktoś jest zameldowany tymczasowy lub na stałe? Otóż podaję taki przykład. Jest osoba, która jest zameldowana na stałe w Kaliszu, płaci podatki w Kaliszu, natomiast studiuje poza Kaliszem. Studiuje we Wrocławiu, w Poznaniu. A ta osoba ma kartę mieszkańca. A druga osoba, która mieszka w Kaliszu, płaci podatki w Kaliszu, jest zameldowany na meldunek tymczasowy i nie ma karty mieszkańca. Jaka to jest sprawiedliwość? Więc nie rozumiemy w ogóle argumentacji pana przewodniczącego Gabrysiaka, aby zdjąć z porządku obrad ten projekt uchwały. Bardzo proszę wszystkich radnych i na pewno Kaliszanie będą pamiętać. Bardzo proszę wszystkich radnych, żeby zastanowili się nad tym, żeby ten punkt został w porządku obrad i przy dyskusji możemy zaproponować różne rozwiązanie i wtedy zagłosujemy za lub przeciwko, albo się wstrzymujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem, proszę. Pani radna. Panie Przewodniczący, w nawiązaniu do tego, co powiedział radny Grodziński, tej argumentacji, że faktycznie przewodniczący Rady Miasta ma obowiązek wprowadzić pod obrady projekt zgłoszony przez klub radnych, wprowadzić do porządku obrad. Ja bym chciała usłyszeć interpretację prawną tutaj miasta, czy w takim razie możecie państwo właśnie wnioskować o ściągnięcie tego punktu, skoro ma on być procedowany przez Radę, bo tak stanowi ustawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, proszę. Szanowni państwo, odpowiadając na to pytanie, trzeba po prostu wprost odnieść się do tekstu ustawy, zresztą który został tutaj zacytowany. Na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały. No i trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy on został wprowadzony do porządku obrad. Został. No w związku z tym, czytając literalnie ten przepis, nie ma nigdzie o tym mowy, że on musi być merytorycznie głosowany. No ten przepis jest tak skonstruowany inaczej. To, co jest intencją czy domysłem, jaki był do tego projektu ustawy, czy tej zmiany, która miała miejsce w przypadku ustawy o samorządzie gminnym. Nie sądzę, żeby to był czas na takie dywagacje. Zapis literalny jest taki, jaki jest. W związku z tym w mojej ocenie, jeżeli taki wniosek padł o zdjęcie tego z porządku obrad, no to trzeba głosować po prostu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie wniosku. Wniosek radnego Mirosława Gabrysiaka o zdjęcie z porządku obrad 61. sesji Rady Miasta Kalisza punktu 12, znajdującego się w punkcie 5 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kaliska Karta Mieszkańca. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwanaście głosów za, 11 głosów przeciw. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych. W związku z tym przechodzimy do realizacji porządku obrad.
Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 60. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 60. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarty. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy któryś z panów wiceprezydentów chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy. Nadanie imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Kaliszu, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Wybierając dla Szkoły Podstawowej nr 13 imię, kierowano się przekonaniem, iż patron powinien mieć szczególny związek z naszym miastem. Władysław Kościelniak, urodzony w Kaliszu, był artystą, grafikiem oraz rysownikiem, autorem eksklibrisów, przepraszam, plakatów, a przede wszystkim honorowym obywatelem miasta Kalisza. Nadanie placówce imienia Władysława Kościelniaka pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, nada jej charakter i uczyni rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 2. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska Aleja Wojska Polskiego, strony 3-5 materiałów sesyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Majkowska Aleja Wojska Polskiego, będący przedmiotem zmiany, przyjęty został w czerwcu 2022 roku. Obecnie miasto Kalisz planuje realizację nowoczesnej sali koncertowej dla Filharmonii Kaliskiej, która nie ma własnej siedziby. Budynek służyłby także organizacji koncertów i wydarzeń kulturalnych regionu, stając się kaliską fabryką kultury. Teren ma znakomity potencjał pod inwestycje tego typu. Obszar wielkości prawie 2,5 hektara jest w dużej części niezabudowany, jednocześnie posiada już zaplecze inwestycyjne w postaci urządzonego parkingu. Ponadto obszar położony jest w pobliżu zabytkowego centrum miasta i wielu obiektów kulturalnych, znajdujących się również w bezpośrednim sąsiedztwie arterii komunikacyjnych, które zapewnią płynną organizację ruchu samochodowego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej Piskorzewie, strony 6-8 materiałów sesyjnych. Teren objęty uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu położony jest pomiędzy ulicami Majkowską, Józefa Piłsudskiego i Złotą, a od strony południowo-wschodniej graniczy z obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Majkowska Aleja Wojska Polskiego. Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel nieruchomości położonej przy ulicy Majkowskiej 28 w Kaliszu, zabudowanej obiektem handlowym, w którym dawniej funkcjonował market Tesco. Opracowanie planu miejscowego dla nieruchomości znajdujących się pomiędzy wspomnianymi ulicami pozwoli na inwestowanie w całym kwartale miasta w oparciu o spójną koncepcję urbanistyczną. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Eskandarwich, proszę. Panie przewodniczący, przed głosowaniem bardzo bym prosił, żeby pani naczelnik przedstawiła konkretną informację, co dokładnie tam ma powstać. Czy to ma być galeria, czy to ma być centrum handlowe? Bardzo bym prosił, zanim będziemy podejmować decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy można prosić o przedstawienie w skrócie? Zapraszam. Nie wiem, pani przedstawiała radnym na komisji? Przedstawiała. Szanowni Państwo, więc projekt tej uchwały powstał na wniosek grupy Saler z Wrocławia, która zakupiła grunty po Tesco przy ulicy Majkowskiej
i w tym miejscu przewidują powstanie centrum handlowego, które miałoby funkcjonować, tak porównywałam też na komisjach, na zasadzie kalinki, czyli każdy z tych obiektów usługowych będzie miał oddzielne wejście do poszczególnych sklepów, będą one totalnie niezależne, więc będzie wyglądało to tak, że budynek byłego Tesco zostanie delikatnie rozebrany i przebudowany, a w kolejnych etapach będą powstawać nowe budynki na terenie finalnie w literkę U. Tak, dziękuję sobie, bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Prosiłby o zabranie głosu. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie uchwały w sprawie polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2023-2024, strony 9-29 materiałów sesyjnych. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym również z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo przygotowania projektu programów polityki zdrowotnej. Programy opiniuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt niniejszego programu polityki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w listopadzie 2022 roku. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza, strony 30-32 materiałów sesyjnych. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie w funkcjonowaniu przepisów prawa miejscowego, zachodzi potrzeba dokonania zmian w kwestionariuszu kwalifikacji punktowej, będącym załącznikiem do uchwały z września 2020 roku. Wysokość przyznawanych punktów została zweryfikowana również przez Komisję Mieszkaniową, która sprawuje kontrolę społeczną w zakresie prawidłowego gospodarowania komunalnym zasobem miasta Kalisza, a więc i prawidłowym rozpatrzeniem wniosków o przyznanie uprawnień do przydziału bądź zamiany lokalu. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywnie zaopiniowała go także Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, które wypracowały wniosek dotyczący przedmiotowego projektu uchwały. Proszę pana Artura Kijewskiego, którego nie ma w chwili obecnej na sali. No w takim razie poproszę pana Sławomira Lasieckiego, bo on chyba jest zastępcą. Pana Sławomira Lasieckiego poproszę o, jako wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, o odczytanie treści wniosku. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Miasta imienia Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 roku podjęła wniosek w sprawie zmiany kwalifikacji punktowej w punkcie 7 podpunkt 3 tabeli znajdującej się w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza z 2 do 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pan przewodniczący Skandarwich. Panie przewodniczący, na komisji faktycznie dosyć długo
pracowaliśmy nad tym projektem i ta nasza poprawka zaproponowana została przyjęta przez komisję. Bardzo dziękuję, że radni na komisji zagłosowali za i mam nadzieję, że ta poprawka zostaje przyjęta dzisiaj. Natomiast też się umówiliśmy z panem prezydentem Podsadnym, że być może warto by było zdjąć z porządku obrad ten konkretny punkt, ponieważ jeszcze mamy inne propozycje do tego projektu uchwały, ale uczciwie też powiem, że umówiliśmy się, że nawet gdyby nie został zdjęty z porządku obrad, to i tak będziemy głosować za tym projektem i będziemy proponować poprawki w kolejnych miesiącach, gdzie będziemy mogli w spokoju i współpracować na poszczególnych komisjach, żeby zaproponować tą konkretną poprawkę. No, trochę żałuję, że nie doszło do tego, że pan prezydent Podsadny na komisji zapewniał, że spróbuje porozmawiać z Komisją Mieszkaniową, żeby zaproponować tą poprawkę w kontekście rodzin zastępczych. Czy rodzin zastępczych. Natomiast, tak jak mówię, no, nie obrażamy się, rozumiemy, będziemy proponować przy kolejnych okazjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie kulisów Państwa relacji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, najpierw proszę o przegłosowanie wniosku komisji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o przegłosowanie uchwały wraz z wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z wnioskiem. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, strony 33-44 materiałów sesyjnych. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Obecne zmiany dotyczą ustanowienia nowych przystanków związanych z opracowaniem koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej na ulicach Rozwojowa i Szlak Bursztynowy. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zasady korzystania z przystanków przez przewoźników prowadzących regularny przewóz osób w zakresie obowiązujących zezwoleń. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, strony 45-47 materiałów sesyjnych. Opieka nad dziedzictwem kulturowym jest zadaniem własnym samorządu. Rada Miasta Kalisza na podstawie uchwały z czerwca 2020 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności. W trybie powyższej uchwały do prezydenta miasta Kalisza wpłynęło 12 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na 2023 rok. 8 z nich spełniło wymogi formalne. Komisja do rozpatrzenia wniosków dokonała ich analizy i oceny pod względem merytorycznym i finansowym. W oparciu o zaakceptowaną przez prezydenta miasta Kalisza listę rekomendowanych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2023 roku przygotowany został niniejszy projekt uchwały.
Pozytywnie zaopiniowały go komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, strony 48-49 materiałów sesyjnych. W ustawie o ochotniczych strażach pożarnych zabezpieczone zostały prawa strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Dążąc do zmniejszenia strat, jakie z powodu udziału w tych działaniach mogą ponieść strażacy ratownicy OSP, ustawodawca przewidział dla nich formę rekompensaty finansowej. Ekwiwalent należy się za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, a także za szkolenia i ćwiczenia. Ekwiwalent, o którym mowa w wyżej wymienionej ustawie, przysługuje strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej na czas nieobecności w pracy, za który zachowali wynagrodzenie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 9. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Strony 50-51 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa ustalenie opłaty prolongacyjnej należy do kompetencji Rady Gminy. Stawka tej opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. W przedłożonym projekcie uchwały przywraca się opłatę prolongacyjną od decyzji, która ma zrekompensować opóźnienie wpływów środków finansowych z tego tytułu do budżetu miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne. Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani skarbnik, ja mam pytanie. Nie poruszaliśmy tego na komisji środowiska. Przyznam się, nie słuchałam, też nie byłam w momencie, kiedy pani wyjaśniała ten projekt. Proszę mi powiedzieć, jaki odsetek firm z podmiotów występuje faktycznie z rozłożeniem na raty podatków i jaki to jest koszt taki? Znaczy to rozumiem, że to jest ustawowo, tak? Tam jest od odsetek, połowa odsetek chyba, ale czy ile Państwo szacujecie do budżetu miasta może wpłynąć z tytułu wprowadzenia tej opłaty prolongacyjnej? Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy Pani będzie miała... Proszę, oczywiście. Tu. Pani naczelnik odpowie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałabym poinformować, że ta opłata od 2020 roku nie była pobierana w związku z uchwałą Rady Miasta. Niemniej jednak mam tutaj dane za 2019 rok i powiem tak, że wydaliśmy 43 decyzje dla osób fizycznych rozkładające bądź odraczające termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej i szacujemy, że to jest około 118 tysięcy wpływu do budżetu miasta i około 10 decyzji dla osób prawnych i to będzie wpływ 113 585 zł z tego tytułu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały.
Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, jeden przeciw, dwa wstrzymujące się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, strony 52 do 135 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok, sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek, są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 20 lutego. Proszę zatem Panią Skarbnik Anetę Ochocką o zabranie głosu w sprawie autopoprawki. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Autopoprawka do projektu uchwały na w budżecie 2023 roku została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Zawarta w niej jedna zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 300 tysięcy złotych na zadaniu pod nazwą wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości. Ta zmiana zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu miasta Kalisza na 2023 rok o kwotę 300 tysięcy złotych do wysokości 723 305 222 zł 58 groszy i kwotę wydatków budżetu o tę samą kwotę 300 tysięcy złotych do wysokości 759 340 779 złotych 27 groszy. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Znaczy, jeżeli chce Pan zabrać głos, to proszę teraz. Pan radny, Pan Przewodniczący. Tak, Panie Przewodniczący, Panie Skarbnik, ja to pytanie zadałem kilkakrotnie, uzyskałem różne informacje, ale tutaj dla pewności dzisiaj, żeby dzisiaj, jeśli Pani może przedstawić tą informację. Mamy zwiększone dochody o przychody, przepraszam, nie dochody, mamy zwiększone przychody o 2 149 578 zł, przecinek 42 grosze z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu miasta Kalisza. I pytanie moje brzmi, czy to są wszystkie środki tego typu, które posiadamy na tych rachunkach, czy jeszcze coś posiadamy? Ja wiem, że na jednej komisji Pani mi udzieliła informację. Potrzebuję dzisiaj taką jasną deklarację, że tam już nie mamy tego typu środków, nic, zero, albo mamy tam jeszcze na przykład 1 000 000 złotych i to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. W odpowiedzi panu radnemu, zresztą też i wszystkim radnym, ja taką informację też przedstawiłam szczegółowo w formie pisemnej, tak, na ręce pana Państwu przewodniczącego. Radnym. Otrzymaliście państwo. Ta kwota przychodów, o której mówił pan Eskan Darwich, radny miasta Kalisza, ona wynika z projektów i środkach pozostających na tych projektach. Są to środki niewykorzystane w 2022 rok. Tak jak wspomniałam, szczegółowy wykaz tych projektów, których one dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi, one pozostają na tych projektach. To są środki znaczone i nie będą mogły być przekazane na inne cele. Kwota 3 300 908 zł 61 groszy
tym wprowadzając te środki do budżetu, deficyt budżetu wzrasta o 2 950 908,61 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że taką informację Państwo radni otrzymali przy pomocy e-sesji. Dziękuję bardzo. Już tutaj widzę. Proszę bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, naprawdę nie o to pytam. Ja już dostaliśmy tabelę, na co konkretnie idzie to, co jest zaksięgowane w przychodach 2 149 578 zł. Pytam się, czy coś jeszcze zostało tego typu środków na rachunkach bieżących. Czy już mamy zero, czy to już jest wszystko. Ja wiem, dostaliśmy tabelę, na co idzie. Panie Skarbnik, oczywiście tam są naznaczone środki, ale tam też jest, o ile doczytałem, to jest ponad 400 tysięcy odsetek. Odsetek wynikające z tego, że te środki były na rachunkach bieżących przez cały rok i tam są odsetki. Przecież chyba te odsetki nie są naznaczone dokładnie, na co mają iść. Ale to nie o to moje pytanie. Czy mamy jeszcze tego typu środki na rachunkach bieżących? Nie to, co pani zaksięgowała teraz w budżecie. Ja wiem, pani przedstawia, że tabela jest, pani przesłała nam informację, na co idą te 2 149 000 zł. Pytam się, ile jeszcze zostało? Zero czy coś? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik. Tak jak wspomniałam, są to środki znaczone zgodnie z przepisami nadrzędnymi. One pozostają na projektach i będą wykorzystane w 2023 roku. Wynikają z odsetek pozostających na rachunkach i środków niewykorzystanych w 2022 roku. To są wszystkie rozliczenia, które wprowadzamy na sesji lutowej. Nawet gdyby pojawiło się dodatkowe rozliczenie, co się nie pojawi, to ono i tak zwiększyłoby kwotę wydatków na tych projektach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki. Szanowni Państwo, ale proszę już troszeczkę spokojniej. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043, strony 136-172 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 20 lutego. Proszę o zabranie głosu panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza w sprawie autopoprawki. Proszę Państwa o ciszę, dobrze? Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na okres 2023-2043. Jedna pozycja, którą omawiałam przy omawianiu autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, ona w załączniku nr 1 wieloletniej prognozie finansowej urealnia wartości budżetowe zgodnie z tą przedstawioną autopoprawką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 wstrzymujących. Dziękuję, przyjęliśmy autopoprawkę. A teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu. Wniosek rozpatrzono zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Państwo wiceprzewodniczący. Rozumiem, ale to na przerwie albo po obradach. Wniosek rozpatrzono zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Żelazków a miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W wyniku rozmów przeprowadzonych w połowie lutego bieżącego roku uzgodniono, że miasto Kalisz otrzyma od gminy Żelazków dotację celową na obsługę w roku 2023 kaliską komunikacją miejską przystanku zlokalizowanego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolonia Skarszewek. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Pan radny Tomasz Bezen zrezygnował z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciw, dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu szóstego rzymskiego. Przyjęcie. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok. Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania do wiadomości. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2022 rok. Otrzymaliście Państwo sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Rady Miasta Kalisza za 2022 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdań. Przyjęcie planów pracy merytorycznych Komisji Rady Miasta Kalisza na 2023 rok. Otrzymaliście Państwo także plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie planów pracy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 8, interpelacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Wysoka Rado, panowie prezydenci, interpelacja w sprawie badań opinii publicznej. Po zeszłorocznym poruszeniu przez fakt wydatkowania przez prezydenta z publicznych pieniędzy kwoty 80 tysięcy złotych na zamówienie badań opinii publicznej, po której organizacja polityczna pana prezydenta wywiesiła billboardy informujące o rzekomym 90% poparciu jego działań. Dwie osoby teraz zgłosiły mi fakt ponownego dzwonienia ankieterów. Mieli oni ankietować mieszkańców Kalisza pytaniami takich jak na przykład, czy jest pani zadowolona z prezydentury Krystiana Kinasowskiego? Czy oddałaby pan pani głos w wyborach na obecnego prezydenta miasta Kalisza? Na jaki komitet wyborczy oddałaby pani głos, gdyby dziś odbyły się wybory? I teraz tak, każda organizacja może takie badania zlecić, ale mam nadzieję, że tym razem nie używa się do tego publicznych pieniędzy, tych z podwyższanych nam ciągle opłat i podatków. Tylko podmiot, który tymi badaniami jest zainteresowany, płaci za badanie z własnych środków, na przykład środków Stowarzyszenia Samorządny Kalisz czy Fundacji Samorządnego Kalisza Klucz. Bo przypomnę, że zeszłoroczne 80 tysięcy złotych uratowałoby z kłopotów finansowych nie jeden klub sportowy z obciętą drastycznie dotacją. Dlatego pytam, z jakich środków i w jakiej wysokości finansowane są kolejne badania swojego poparcia, bo to jest ewidentnie badanie poparcia prezydenta Kinastowskiego w naszym mieście. Ponadto proszę udzielić mi informacji, kiedy i w jakiej formie zamierza pan prezydent rozliczyć się z zeszłorocznego badania. Jeśli coś jest finansowane z pieniędzy publicznych, to stanowi jawną informację publiczną. Oczekuję udostępnienia pełnego zakresu pytań, wszystkich odpowiedzi wraz z ich analizą i opisem. Proszę udostępnić wszystkim pełną wiedzę, jaką zdobył pan prezydent dzięki naszym wspólnym pieniądzom. Proszę przedstawić prawdę, tylko prawdę i całą prawdę. Żadne pytanie i odpowiedź, nawet najbardziej niewygodne, nie może być ukryte. Radni, dziennikarze, opinia publiczna powinna wiedzieć, o co pan prezydent pytał mieszkańców Kalisza, jakich udzielili odpowiedzi i co z nich wynika. Kolejna interpelacja dotyczy limitów odbierania odpadów komunalnych w Kaliszu. Na jednej z zeszłorocznych komisji merytorycznych odbyłem dość jałową w sumie dyskusję z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odnośnie odmowy odbioru przez firmy wywozowe w Kaliszu zmieszanych odpadów ponad pojemność dostarczonego przez miasto kubła na śmieci. Te dostarczane gospodarstwom domowym, domom jednorodzinnym.
Przypomnę, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za specjalny podatek, który też ciągle był ostatnio podwyższany. Od wszystkich nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. A w wyniku działań prezydenta i wydziału wymieniono pojemniki na odpady na nowe, zmniejszając znacznie ich pojemność w stosunku do tego, co było poprzednio przy wdrażaniu tej reformy śmieciowej w Kaliszu. Ja miałem też w zeszłym roku osobistą sytuację, gdy przez dłuższy wyjazd urlopowy nie wystawiłem raz kubła z odpadami zmieszanymi w wyznaczonym terminie w jednym, ale później w wyniku kumulacji dołożyłem obok kubła jeden dodatkowy worek frakcji zmieszanej i odmówiono zabrania tego worka, argumentując, że prezydent z naczelnikiem tego zabraniają, a kamery na samochodzie wszystko rejestrują i firma poniesie z tego konsekwencje stosowne. Dla mnie to absurd w świetle obowiązujących regulacji ustawowych. Znam też przypadek obecny mieszkańca, który usilnie koresponduje z wydziałem, pierw prosząc, a teraz już żądając przywrócenia poprzedniej pojemności pojemnika na frakcję zmieszaną, bo ta obecna, zmniejszona, nie odpowiada jego sytuacji życiowej. Oczekuję od pana zwiększenia do poprzedniej pojemności kubów na odpady zmieszane, gdy mieszkańcy o to występują, oraz odbierania dodatkowych worków z odpadami, jeżeli taka konieczność czasami występuje. Kolejna interpelacja dotyczy spraw obsługi klientów w Urzędzie Miasta Kalisza. Na przestrzeni ostatnich miesięcy piętrzą się uwagi krytyczne w zakresie obsługi urzędowej mieszkańców w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki. Skargi te dotyczą głównie dostępności godzinowej, zatrzymania wydawania numerków uprawniających do miejsca w kolejce, mimo że urząd jeszcze pracuje. Okres pandemiczny już minął, a z rozmów, jakie przeprowadziłem z urzędnikami, wynika, że problem dotyczy z niewystarczającej obsadzie kadrowej BOI. Proszę o przeanalizowanie tematu, propozycji zmian organizacyjnych w zakresie obsługi klienta urzędu, rozwoju i promocji e-obsługi oraz zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach obsługujących mieszkańców na bieżąco. Uważam, że jednym z najważniejszych zadań urzędu jest zapewnienie płynnej i komfortowej obsługi spraw obywateli. Ostatnia interpelacja dotyczy ulicy Piekart. Ulica Piekart została w części utwardzona. Czy istnieje możliwość utwardzenia jej dalszego biegu? Obsługuje ona dojazd do pól rolników oraz paru domostw i gospodarstw mieszkańców Dobrzeca. W ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich funkcjonują dofinansowania na utwardzanie dojazdów do pól rolniczych. Tak została kiedyś utwardzona m.in. ulica Północna. Czy możemy sfinansować to zadanie ze środków zewnętrznych? Jednocześnie chcę wystąpić o stosowne oznakowanie ulicy Piekart, zawracające kierowców z jej trasy, których nawigacje kierują tamtędy jako dojazd do Krotoszyna, jako rekomendowany dojazd do Krotoszyna. Dzieje się to nagminnie, a droga ta jest nieprzejezdna samochodem osobowym. Raz w godzinach nocnych mieszkańcy Dobrzeca musieli wyciągać matkę z dwójką dzieci, których nawigacja prowadziła przez Piekart do Krotoszyna. A na moich oczach podczas spotkania z mieszkańcem, podczas wizji lokalnej, służbowe auto serwisowe pierw przejechało obok nas, a po niespełna kwadransie zawracało całe ubłocone, stwierdzając, że trasa wyznaczona przez nawigację to jakiś absurd. Myślę, że stosownym ostrzeżeniem i znakiem możemy takie sytuacje wyeliminować w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Radosław Kołaciński, proszę. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, podobnie jak kolega, przez Zagorzynek też przejeżdżają samochody ciężarowe.
z Ostrowa w kierunku na Łódź kierowani są pod wiaduktem, ulicą Tatrzańską i potem ulicę Sokolnicką do tego stopnia, że mieszkańcy zatrzymują te samochody i kierowca zapytany dlaczego tak się dzieje powiedział, no wpisuję, tylko nie wpisuję, że jadę ciężarowym samochodem i dlatego taki skrót jest jakby pokazywany, to jest z nawigacji Google. No trzeba coś z tym zrobić, bo tak dalej być nie może. Ale do sedna. Szanowni Państwo, chciałem złożyć interpelację w sprawie dotacji dla klubów sportowych w 2023 roku. Ja jej cały jakby nie odczytam, natomiast kontekst jest taki, że te dotacje dla klubów zostały pomniejszone mniej więcej o 50%. No wiemy, z czego to wynika. Taka jest decyzja pana prezydenta. Poszło to na Radę i przegłosowane w budżecie głosami koalicji rządzącej. Natomiast równolegle te kluby też dostały podwyżki za to, że no wynajmują te sale. Wiadomo, że jest podwyżka za energię elektryczną czy za ciepło. Też około 50%. W związku z tym kluby sportowe muszą podnosić ceny dla swoich młodych sportowców. To się wiąże z tym, że grupowo zaczynają rezygnować z zajęć sportowych. Również te kluby, które nie płacą za wynajem sali, to są te uczniowskie kluby sportowe, ale one te środki z dotacji przeznaczają na wyjazdy, na treningi, na stroje sportowe i też jest z tym problem. Tak? Mamy bardzo wiele takich klubów z tradycjami kaliskimi, 20-letnimi. No zaliczyć można do nich między innymi Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Grom Kalisz, czy MMA Tornado Kalisz, czy MUKS Amber Kalisz. No zwracam się do pana prezydenta o ponowne przeanalizowanie tej kwestii, bo jeśli tych pieniędzy braknie, no to do kwietnia, może do maja, wystarczy, natomiast nie stać tych dzieciaków, ich rodziców na to, żeby te składki wyższe w klubach płacić. Tak nie powinno być. Szczególnie w kontekście tego, że stać miasto Kalisz, bo miasto Kalisz jest bogatym z nazwy miastem. Wcale tak nie jest, że jest bogate. Na bezpłatną komunikację, która ta komunikacja, wiemy wszyscy, jest finansowana z kieszeni Kaliszan, bo miasto Kalisz nie ma swoich środków własnych. Również uważam, że wydatki bieżące miasta Kalisza są zbyt wysokie w dobie panującej inflacji i drożyzny i z tych właśnie rzeczy takie dotacje powinny się znaleźć dla tych klubów sportowych. Proszę o ponowne przeanalizowanie i odpowiedź tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście, we wrześniu 2022 roku składałam interpelację odnośnie programu Ciepłe Mieszkanie. To jest program finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Mieszkaniowej, który zakłada wymianę nieefektywnych, nieekologicznych źródeł ciepła, ale w budynkach wielorodzinnych. Do tej pory było dużo programów w budynkach jednorodzinnych, a to dotyczyło budynków wielorodzinnych. Również ten program był poszerzony o możliwość dofinansowania takich zadań jak wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja. Także bardzo szeroki program. Dostałam odpowiedź 20 października 2022 roku, że miasto Kalisz dokładnie tak, szacuje koszty i przygotowuje dokumenty potrzebne do złożenia wniosku. I były dwa terminy. Pierwszy był do 31 grudnia 2022 roku, a drugi był do 31 grudnia 2022 roku, do końca tego roku. Natomiast w tym tygodniu otrzymałam informację od mieszkanki, która się dopytywała i chciała skorzystać z tego programu. Dodam, że w mieszkaniach komunalnych może o te środki aplikować tylko właściciel, czyli miasto Kalisz, i uzyskała informację, że ten program nie jest wdrożony w Kaliszu. Więc moje pytanie jest takie, czy miasto aplikowało o te środki, czy złożyło dokumenty, kiedy i jeżeli nie, to dlaczego nie? To jest pierwsza moja interpelacja. A druga interpelacja to w nawiązaniu do dzisiejszego porządku obrad. Mamy na przystankach autobusowych, ale nie tylko, takie piękne plakaty: zamelduj się w Kaliszu, płać tu podatki. Taka bardzo pozytywna kampania, ale niestety wprowadzająca wielu mieszkańców w błąd.
Pytanie moje jest takie, ile pieniędzy poszło na tą kampanię, ile plakatów wydrukowano, jaki był czas ich wywieszania, czy obklejono kilka samochodów, czy wywieszono billboardy, bo moim zdaniem ta kampania jest po prostu nierzetelna i wprowadziła w mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w błąd. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki, proszę. Panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni goście, ja mam dwa tematy związane ze stanem ulic, ale także infrastruktury służącej mieszkańcom. Pierwszy temat dotyczy interpelacji, która już wysłałem wczoraj czy przedwczoraj do Kancelarii Rady Miasta. Jest związany z remontami i stanem bieżącym jednego z najstarszych parków w Polsce, największego w Kaliszu, czyli Parku Miejskiego. Ja doceniam i bardzo cieszę się, że jest rewitalizacja tego przodu parku. Cieszę się, że też państwo reagują na przykład i w trybie pilnym były teraz tak no, na bieżąco remontowane te schody z przodu przy teatrze. Ale mam ogromną prośbę, żeby pamiętać i na bieżąco monitorować, bo jest to naprawdę tańsze niż potem naprawianie i budowanie czegoś od początku, stan tej parkowej infrastruktury. Ludzie tam cały czas korzystają z tego parku. W weekendy jest naprawdę mnóstwo ludzi, w słoneczne dni, w tygodniu również. Nie tylko, park nie jest użytkowany tylko w okresie wakacyjnym, tak, czy wiosenno-letnim. Nie ma w parku toalet. Widzę, że ludzie próbują wchodzić gdzieś do knajp na dziko albo korzystają z toalety przeznaczonej dla tych budowlańców, którzy robią infrastrukturę. Także nie wiem, no trzeba byłoby się zastanowić. Były w okresie letnio trzy chyba toalety, które mieszkańcy korzystali, chociaż przy placu zabaw gdzieś takie toalety powinny funkcjonować. Do naprawy też jest ta chińska altanka, tak? Bo tam te deski już są dziury, także korzystają z tego młodzież, dzieci, tam noga już w zasadzie cała wpada. Część ławek też potraciła oparcia, także no, pewne rzeczy trzeba robić na bieżąco, żeby tego potem nie budować od początku. Będzie sporo taniej. Doceniam też z drugiej strony, tak, tu też nie chcę robić jakiegoś hejtu, doceniam, że państwo coś zaczęło się dziać przy domku parkowego. Widziałem, że coś tam zaczyna się dziać. Warto to, jeżeli państwo nie będą tego przebudowywać, budować, chociaż porządnie zabezpieczyć, bo same taśmy to jest troszeczkę za mało, zwłaszcza że teraz idzie wiosna. Drugi temat dotyczy dróg i Szczęsnej, Nieszczęsnej ulicy Torowej i Celtyckiej, przepraszam, i Sulisławickiej. Panie dyrektorze, tam był no, nie łatanie, tylko nazywaliście to w miarę gruntownym remontem. Niestety w tej chwili ta ulica wygląda w ten sposób, że naprawdę no, trzeba jechać bardzo powoli, omijać te wszystkie dziury, które naprawdę wyglądają jak po wybuchach min. Wieczorem takiej możliwości nie ma, bo tych dziur nie widać. Tak? W zasadzie już pół koła w tej chwili wpada. Ludzie się po prostu boją. Jeżeli ktoś nie ma samochodu jakiegoś terenowego, to ludzie naprawdę omijają tą ulicę. A to przypomnę, to nie jest droga osiedlowa, tylko taki trakt łączący Kalisz, tak, z południem województwa. W podobnej sytuacji też po remoncie podobno jest ulica Torowa. Tam też ta sytuacja wygląda podobnie. Ostatnia rzecz. Bardzo często ograniczniki, które państwo stawiają, słusznie, niesłusznie, nie chcę dyskutować, bo to jest różna sytuacja w zależności od potrzeb, one są albo częściowo demontowane, albo po prostu na skutek warunków atmosferycznych te śruby, które je trzymają, zaczynają wystawać. Za chwilę ludzie, na przykład na ulicy Celtyckiej jest taka sytuacja, będą przebijali sobie na tych ogranicznikach opony, więc kwestia też na bieżąco monitorowanie, bo po prostu no, to już jest problem dla przejeżdżających samochodów, bo śruby, panie dyrektorze, tyle wystają z tych ograniczników, więc ludzie omijają ograniczniki, jadą polem. Kuriozalna sytuacja. Bardzo dziękuję i proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Sadowska. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałam dzisiaj zgłosić dwie interpelacje. Pierwsza jest bardzo zbieżna z tym, co już powiedział Pan Radny Małecki.
Tak potwierdzam i bardzo wiele osób może to potwierdzić. Stan ulicy Sulisławickiej woła i wzywa, by bardzo mocno pochylić się nad nim. Bardzo mocno działamy nad tymi pierwszymi odcinkami, czyli ulica Romańska, Celtycka, Celtycka, Słowiańska, na razie w kontekście dokumentacyjnym. Natomiast przede wszystkim ten odcinek od Celtyckiej do Metalowców wymaga takiego pilnego zaopatrzenia, a docelowo może wymiany tej nakładki, która tam została położona. Natomiast druga moja interpelacja dotyczy tematu, który już podnosiłam wcześniej, a mianowicie placu zabaw, który mieści się przy szkole podstawowej numer 23. Ten plac zabaw został wykonany w ramach programu Radosna Szkoła. Natomiast od samego początku ta nawierzchnia z poliuretanu została wykonana w sposób nieprawidłowy i tak naprawdę od początku pojawiały się tam jakieś ubytki. W obecnym stanie myślę, że za moment bezpieczne korzystanie z tego placu zabaw stanie się po prostu niemożliwe, więc to jest ostatni moment, gdzie możemy, a raczej powinniśmy podjąć się wymiany nawierzchni tej poliuretanowej, a raczej tego, co z tej nawierzchni pozostało, tak by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do tej szkoły. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Faktycznie mam jeszcze jedną interpelację. Mianowicie do 3 kwietnia bieżącego roku trwa nabór w ramach drugiej edycji konkursu ministerstwa na utworzenie branżowych centrów umiejętności w całej Polsce. Ma powstać 120 takich centrów. Wiem, że Kalisz wraz ze Stowarzyszeniem Stroicieli, przedstawicielem Technikum TBF, przymierzali się do utworzenia w Kaliszu bardzo prestiżowego takiego centrum umiejętności stroicieli i renowatorów fortepianów. To jest bardzo chlubna i taka unikatowa tradycja naszego miasta. Powinniśmy być z tego dumni i to rozwijać. Pytanie jest takie, bo z tego co wiem, miasto zawiesiło pracę na jakimś etapie. Moje pytanie jest takie w interpelacji, czy miasto złoży ten wniosek do 3 kwietnia, czy powstanie branżowe centrum umiejętności stroicieli i renowacji fortepianów w Kaliszu? Jeżeli nie, to dlaczego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Dębska ad vocem. Do interpelacji pani radnej? Proszę. Ja wiem, że pani radna o to centrum swego czasu bardzo mocno. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, panowie prezydenci. Tak, ad vocem odnoszę się, bo właśnie dzisiaj odebrałam, właściwie wczoraj wieczorem na mailu, odpowiedź na moją interpelację, ponieważ raz składałam ją już w ubiegłym roku. Właśnie odnośnie tego problemu i rzeczywiście jakby prace nad tym projektem zostały wstrzymane i nie ukrywam, że też bardzo ubolewam, bo powstanie takiej placówki byłoby ogromną promocją dla miasta Kalisza. To właśnie nigdzie indziej, ale w Kaliszu taka placówka powinna powstać. Dlatego też proszę, żeby dołożyły władze miasta wszelkich starań, żeby jednak ta sprawa była załatwiona pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Eskandarwik. Panie przewodniczący, moja interpelacja jest wynikiem tego, że nie dostałem jasnej odpowiedzi podczas debaty nad uchwałą budżetową, ile mamy jeszcze tych środków niewykorzystanych na rachunkach bieżących. Na moje pytanie, pani skarbnik, ile ma w prawej kieszeni? Pani skarbnik mi odpowiada, w lewej kieszeni ma 100 zł. Ale pytam się, ile ma pani w prawej kieszeni? Ona mówi, ale w lewej kieszeni mam 100 zł. Już panu odpowiedziałem, na co to pójdzie to 100 zł. Natomiast z racji, że właśnie jest ta wątpliwość, nie dostałem konkretnej odpowiedzi, ile dokładnie ma pani w prawej kieszeni, a nie w lewej kieszeni, to ja spróbuję poprzez interpelację. Dlatego zwracam się do pana prezydenta z prośbą o udzielenie mi informacji na temat niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu miasta Kalisza. Oczywiście po podjęciu tej uchwały, czyli ile jeszcze tych środków zostało. Mam nadzieję, że pani skarbnik w końcu mi powie, ile jest w prawej kieszeni, a nie w lewej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, ja tylko przypominam, że oczywiście wszystkie interpelacje proszę o złożenie na piśmie, czyli przesłanie do Kancelarii Rady Miasta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, 9. Zapytanie radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pani radna Elżbieta Dębska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, myślę, że dobrze, że w tym punkcie się zgłosiłam, bo chciałam jeszcze wrócić na moment do uchwały, którą dzisiaj zdjęliśmy z obrad, uchwały klubu Polska 2050. Niewątpliwie temat uchwały jest bardzo istotny ze społecznego punktu widzenia. No niemniej pojawiły się opinie Wydziału Spraw Społecznych, przede wszystkim opinia prawna, opinia pani skarbnik miasta, które sugerowały przesunięcie tego tematu jakby w czasie. Ufam, że są ku temu ważkie powody, ale jednocześnie bardzo proszę w sposób ustny i może otrzymam takie zapewnienie, żeby bardzo obserwować skutki uchwały wprowadzonej w sprawie Kaliskiej Karty Mieszkańca w styczniu tego roku. I mam nadzieję, że ten temat nie znika całkowicie jakby tutaj z naszych rozważań, z naszych dyskusji, ale że to wróci, bo rzeczywiście te dwie sprawy są ważne społecznie osób zameldowanych na okres czasowy w Kaliszu i sprawa rodzin zastępczych, całej pieczy zastępczej, bo tego dotyczy ta uchwała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym, ale zanim zakończę obrady. Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym będziemy obchodzić smutną rocznicę napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym, jako Rada Miasta Kalisza, myślę, że moglibyśmy minutą ciszy uczcić wszystkie osoby, które poległy, które żołnierzy ukraińskich, nie tylko ukraińskich, którzy bronią Ukrainy przed najazdem rosyjskim, a także tym symbolicznym gestem wyrazić poparcie dla wszystkich Polek i Polaków, którzy w tym ciężkim czasie wsparli naszych sąsiadów, naszych braci ze wschodu. Dlatego proszę Państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 61. sesji. Następna, 62. odbędzie się 30 marca o godzinie 9. Dziękuję bardzo.